podczas gdy tacy jak Ted Bundy, Jeffrey Dahmer czy Edmund Kemper na zawsze pozostaną w niesławie, istnieją osoby, które obecnie dokonują najbardziej makabrycznych zbrodni przeciwko ludzkości. Od wynaturzonych umysłów tych morderców po nieustępliwe dążenie do sprawiedliwości rzucamy światło na przerażającą rzeczywistość aktywnych seryjnych zabójców i zagłębiamy się w czeluści ich zdeprawowanych umysłów. Przygotuj się na podróż do najciemniejszych zakątków ludzkiej psychiki. Wiem, że lubicie takie kryminalne filmy, dlatego tutaj także zostaw łapkę w górę i napisz komentarz straszne, a przypnę ci serduszko. Nierozwiązane zbrodnie, które wstrząsnęły Jennings. W cichym miasteczku Jennings w stanie Louisiana seria nierozwiązanych morderstw wywołała falę szoku w lokalnej społeczności. Między 2005 a 2009 rokiem znaleziono ciała 8 kobiet, które stały się znane jako Jeff Davis 8 lub Jennings 8. Ich zwłoki odkrywano w bagnach i kanałach otaczających miasto, a zaawansowany stan rozkładu ciał sprawiał, że ustalenie dokładnej przyczyny śmierci było wyjątkowo trudne, co tylko potęgowało tajemnicę i grozę tej sprawy. Pierwszą ofiarą była Loretta Lewis, której ciało znaleziono unoszące się na rzece 20 maja 2005 roku. Jej tragiczne odkrycie zapoczątkowało serię morderstw, które na lata sparaliżowały strachem mieszkańców miasteczka. Kolejne ofiary to m.in. Ernestine Marie Daniels Patterson, Kristen Gary Lopez, Whitney Dubois, Lonia Maggie Brown, Crystal Shaw Benadzeno, Britney Gary i Nicole Guillory. Wszystkie te kobiety straciły życie w najbardziej brutalny i bezsensowny sposób. In South Central Louisiana, a small town has been on edge for years. 8 young women, known as the Jennings 8, were murdered over 4 years. No closure and no clues. Could police corruption be a reason why? Autor i dziennikarz śledczy Ethan Brown zagłębił się w dochodzenia dotyczące Jeff Davis 8 i odkrył sieć błędów oraz kontrowersji w lokalnym biurze szeryfa. W trakcie swojego śledztwa Brown natrafił na powiązania między ofiarami, podejrzanymi, a policją. Wiele z tych kobiet dobrze się znało. Niektóre były spokrewnione, inne dzieliły wspólne miejsce zamieszkania. Wszystkie łączyły również podobne cechy. Bieda, choroby psychiczne, a także historia uzależnienia od narkotyków i pracy seksualnej. Co gorsza, te kobiety, zmagając się z trudami życia, często współpracowały z policją jako informatorzy, przekazując cenne informacje o lokalnym handlu narkotykami, zanim same padły ofiarą brutalnych morderstw. Najbardziej niepokojącym aspektem tej sprawy jest ujawnienie, że niektórzy funkcjonariusze lokalnych organów ścigania zostali wskazani jako podejrzani przez świadków. Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w biurze szeryfa dodatkowo skomplikowały śledztwo. Aby przeciwdziałać oskarżeniom wobec śledczych, w 2009 roku zarządzono testy DNA dla wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę. Jednak biuro odmówiło ujawnienia wyników tych testów, co pozostawiło rodziny ofiar i społeczność w stanie niepewności. Mimo zatrzymań i wydanych nakazów wobec podejrzanych, postępy w sprawie były powolne, a nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za morderstwa Jeff Davis 8. Dręczące pytanie pozostaje, kto jest odpowiedzialny za te potworne zbrodnie i czy kiedykolwiek doczekamy się sprawiedliwości? Three other women have been found dead in the area since last year and two are still missing. All are from the Chillicothe area and all of the women had a history of drug abuse. The case has sparked talk of a serial killer. Chillicothe killer. W spokojnym miasteczku Chillicothe w stanie Ohio seria zaginięć i morderstw wstrząsnęła całą społecznością. Na przestrzeni 14 miesięcy od wiosny 2014 roku do lata 2015 roku kilka kobiet zniknęło bez śladu, pozostawiając swoje rodziny i mieszkańców w stanie strachu i dezorientacji. Ciała czterech z tych kobiet odnaleziono później, noszące ślady przemocy. Dwie inne kobiety nigdy więcej nie zostały ani widziane, ani usłyszane. Te przypadki, znane jako Chillicothe Six, pozostają nierozwiązane, pozostawiając nad społecznością ponury cień tajemnicy. Pierwszą kobietą, która zaginęła, była Charlotte Trego, matka dwojga dzieci,
mająca powiązania z pracą seksualną i zmagająca się z uzależnieniem od heroiny. Zniknęła w maju 2014 roku i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Tamika Lynch, przyjaciółka Charlotte, została uznana za zaginioną 3 maja 2014 roku, a jej ciało znaleziono 3 tygodnie później. Choć sekcja zwłok sugerowała przedawkowanie narkotyków, jej rodzina jest przekonana, że w jej śmierć zamieszane były osoby trzecie. Wanda Lemons zniknęła w listopadzie 2014 roku, a jej sprawa wciąż pozostaje otwarta. Shasta Himmelrick zaginęła w Boże Narodzenie 2014 roku, a jej ciało znaleziono kilka dni później w lodowatej rzece Scioto. Choć jej śmierć uznano za samobójstwo, jej rodzina wierzy, że została zamordowana. Tiffany Sayre zaginęła w maju 2015 roku, a jej ciało znaleziono kilka tygodni później w strumieniu owinięte w prześcieradło. Ostatnią kobietą, która zaginęła, była Timberly Claytor, której ciało znaleziono w pobliżu opuszczonego budynku, zastrzeloną na śmierć. Zaginięcia Chillicothe Six wzbudziły ogromne poruszenie w lokalnej społeczności, skłaniając organy ścigania do wszczęcia szeroko zakrojonego śledztwa mającego na celu odkrycie prawdy. Poszukiwania odpowiedzi doprowadziły ich do mrocznego świata narkotyków, pracy seksualnej oraz potencjalnego handlu ludźmi. Śledztwo wzbudziło pytania, czy za te zbrodnie odpowiadał jeden seryjny morderca, czy może była to operacja handlu ludźmi polująca na bezbronne kobiety. Wiele z tych kobiet znało się nawzajem i było zaangażowanych w narkotyki lub pracę seksualną, co prowadzi do spekulacji, że mogły paść ofiarą większej sieci przestępczej. Pomimo trudności, organy ścigania niestrudzenie pracowały nad postawieniem sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. W lipcu 2015 roku nastąpił przełom, kiedy Jason McCrary, skazany przestępca seksualny, został oskarżony o morderstwo Timberly Claytor, ostatniej zaginionej z grupy Chillicothe Six. Wspólnik McCrary'ego, Ernest Dollar Bill Moore Trisha, był także podejrzewany o posiadanie informacji dotyczących pozostałych zaginionych i martwych kobiet. Jednak złożoność tych spraw oraz brak konkretnych dowodów łączących McCrary'ego i Moore'a z innymi zaginięciami utrudniały ustalenie jednoznacznego związku. Śledztwo przybrało kolejny obrót, kiedy Neil Falls, mężczyzna podejrzewany o bycie seryjnym mordercą, został zabity w obronie własnej przez kobietę w Charleston w stanie Virginia Zachodnia. Przy Fallsie znaleziono listę 10 innych kobiet, co wzbudziło podejrzenia co do jego potencjalnego zaangażowania w inne zabójstwa. Biorąc pod uwagę bliskość Virginii Zachodniej do Ohio, śledczy badali możliwe powiązania z przypadkami Chillicothe Six, ale nie udało się ustalić żadnych konkretnych związków. Pomimo nieustannych starań organów ścigania, sprawy Chillicothe Six pozostają nierozwiązane. Szef policji w Chillicothe, Kate Washburn, przyznał, że jest to prawdopodobnie najbardziej rozbudowane śledztwo w historii hrabstwa. Mimo to prawda pozostaje nieuchwytna, a społeczność wciąż pragnie sprawiedliwości. Rozpruwacz z River City. W sercu Little Rock w stanie Arkansas w latach 2020 i 2021 doszło do serii przerażających ataków nożem, które wprawiły społeczność w stan strachu i zamieszania. Te pozornie przypadkowe ataki pochłonęły życie 3 niewinnych ofiar, a jedną osobę pozostawiły ranną, gdy jeden podejrzany siał spustoszenie w mieście. Mimo wysiłków organów ścigania, ten nieuchwytny morderca wciąż pozostaje na wolności, rzucając cień niepewności na całą społeczność. Pierwsze zabójstwo miało miejsce 24 sierpnia 2020 roku, kiedy 64-letni Larry Eugene McChristian został znaleziony martwy na werandzie obcej osoby. Brutalny atak został uchwycony na nagraniu z monitoringu, ale tożsamość sprawcy pozostała tajemnicą. Zaledwie miesiąc później, 23 września, 62-letni Jeff Welch został odkryty martwy na swojej werandzie z raną kłutą w szyi, co potwierdziło obecność seryjnego zabójcy. Police issue a safety alert after multiple knife attacks in the city. 3 of those attacks have been homicides and police believe they are all connected and now have a $20,000 reward for the suspect. Po okresie ciszy miasto zostało wstrząśnięte kolejną falą przemocy 11 kwietnia 2021 roku.
41-letnia Deborah Walker została brutalnie zaatakowana i zadźgana 15 razy. Jednak cudem przeżyła, dostarczając istotnych informacji o swoim napastniku. Mniej niż 24 godziny później 40-letni Marlon Anthony Franklin został znaleziony martwy, co jeszcze bardziej potwierdziło związek między tymi przypadkami. Departament Policji w Little Rock, współpracując z zespołem analizy behawioralnej FBI, doszedł do wniosku, że te przerażające ataki były dziełem jednego sprawcy. Morderca wybierał przypadkowe osoby spacerujące samotnie we wczesnych godzinach porannych, między 1 a 4 rano. Pomimo zwiększonych patroli policyjnych i nagrody w wysokości $20,000, podejrzany wciąż pozostaje na wolności, pozostawiając społeczność w stanie niepewności. Po odkryciu czwartej ofiary, Marlona Antoniego Franklina, władze oficjalnie potwierdziły, że prawdopodobnie jeden sprawca jest odpowiedzialny za te okrutne zbrodnie. Ta informacja wywołała szok w społeczności, gdy zrozumiano, że seryjny morderca wciąż grasuje na wolności. Mimo determinacji społeczności i nieustępliwego dążenia do sprawiedliwości, tożsamość seryjnego mordercy z Little Rock pozostaje nieznana. Sprawa pozostaje otwarta, a organy ścigania nadal podążają za wskazówkami, starając się schwytać podejrzanego. Mieszkańcy Little Rock pozostają zjednoczeni, nie pozwalając, by strach ich zdefiniował, oczekując na dzień, w którym ten nieuchwytny zabójca zostanie postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Eastbound Strangler. Zbrodnia w Atlantic City. Jesienią 2006 roku Atlantic City ogarnął strach. 4 kobiety, wszystkie pracujące w branży seksualnej, padły ofiarą mordercy znanego jako Eastbound Strangler. Ich ciała znaleziono w rowie odwadniającym za obecnie już zburzonym motelem Golden Key. To makabryczne odkrycie wstrząsnęło lokalną społecznością i przykuło uwagę całego kraju. Ofiary Molly Dills, Kim Raffo, Barbara Broer i Tracy Roberts leżały twarzą do ziemi w rzędzie, ułożone w złowieszczy sposób, oddalone od siebie o 18 metrów. Wszystkie zmarły w wyniku uduszenia. Eastbound Strangler nie okazał litości, zostawiając po sobie mrożący krew w żyłach podpis. Barbara Few Breor, 42-letnia pracownica seksualna, zmagająca się z uzależnieniem od kokainy, zaginęła w październiku 2006 roku. Jej ciało było w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Molly Jean Dills, 20-letnia kobieta z Blacklick w Pensylwanii, była pierwszą ofiarą mordercy. Choć nie miała wcześniejszych notowań za pracę seksualną, uważa się, że w momencie śmierci pracowała w tej branży. Kim Raffo, 35-letnia była kelnerka z Brooklynu, zajęła się pracą seksualną w Atlantic City. Zaginęła dzień przed znalezieniem ciał. Tracy Ann Roberts, 23-letnia była tancerka erotyczna z Delaware, również padła ofiarą Eastbound Stranglera. Walczyła z uzależnieniem od narkotyków, a tuż przed zniknięciem została pobita przez mężczyznę, który chciał zostać jej sutenerem. Motel Golden Key, niegdyś schronienie dla potrzebujących, stał się przerażającą sceną zbrodni. To właśnie to miejsce wybrał morderca, zostawiając trwałą bliznę na społeczności. Śledztwo w sprawie Eastbound Stranglera napotkało wiele trudności. Pojawiali się podejrzani, ale żaden nie został jednoznacznie powiązany ze zbrodniami. Terry Olen, mechanik przebywający w motelu w czasie morderstw, został wskazany przez swoją dziewczynę podczas kłótni domowej, ale brakowało dowodów DNA łączących go z przestępstwem. Eldred Raymond Burchell, który przyznał się do zabijania ludzi, również był podejrzany, ale nie znaleziono żadnych dowodów wiążących go z morderstwami. W 2010 roku pojawiły się spekulacje o możliwym związku między Eastbound Stranglerem a seryjnymi morderstwami na Gilgo Beach. Funkcjonariusze badający sprawę próbowali znaleźć powiązania między tymi przypadkami, jednak ostatecznie wykluczono te teorie, pozostawiając obie sprawy jako osobne, nierozwiązane tajemnice. Z biegiem lat pojawiły się różne teorie spiskowe na temat tożsamości Eastbound Stranglera. Niektórzy spekulują, że może działać kilku morderców pod tym samym pseudonimem, podczas gdy inni wierzą, że prawdziwy sprawca wciąż nie został odkryty. Te teorie tylko zwiększają tajemniczość wokół tej sprawy.
call to police led to the gruesome discovery of the remains of 11 women and one unborn child. Their bodies were in shallow graves, scattered across a 100-acre plot of land being prepared for development. Almost all of the women were Hispanic. All of them had connections to prostitution and drugs, and they had all been reported missing between 2002 and 2005. Morderstwa z West Mesa. W kronikach nierozwiązanych zbrodni niewiele przypadków jest tak przerażających i tajemniczych, jak morderstwa z West Mesa. W latach 2001 do 2005 pustynia na obrzeżach Albuquerque w stanie Nowy Meksyk stała się miejscem pochówku co najmniej 11 kobiet. Ich szczątki zostały odkryte w 2009 roku, co wywołało szok w społeczności i pozostawiło organy ścigania z zagadką, która do dziś pozostaje nierozwiązana. Christine Ross, spacerując wieczorem z psem o imieniu Ruka, natknęła się na kość przypominającą kość udową. Niepewna jej pochodzenia, zrobiła zdjęcie i wysłała je do swojej siostry, zarejestrowanej pielęgniarki. Potwierdzenie przyszło szybko, była to ludzka kość. To odkrycie stało się początkiem makabrycznej serii znalezisk. Detektywi przeszukali teren West Mesa w pobliżu południowo-zachodniej 118 ulicy, odkrywając 11 grobów, w których znajdowały się szczątki dwóch nastolatek i 9 dorosłych kobiet. Ofiary, w większości latynoski, zaginęły w latach 2001 do 2005. Ich wiek wahał się od 15 do 32 lat, a ich życia zostały przerwane w pełni młodości. Wśród ofiar były Jamie Barella, Monica Candelaria, Victoria Chavez, Virginia Cloven, Sylania Edwards, Cinnamon Elks, Doreen Marquez, Julie Nieto, Veronica Romero, Evelyn Salazar i Michelle Valdez. Te imiona symbolizują życie brutalnie przerwane, rozbite rodziny i społeczność na zawsze naznaczoną tragedią. Co sprawiło, że morderstwa z West Mesa były jeszcze bardziej przerażające, to fakt, że większość ofiar miała powiązania z pracą seksualną. To skłoniło śledczych do przekonania, że seryjny zabójca, nazywany kolekcjonerem kości z West Mesa, celowo wybierał najbardziej narażone kobiety z tej grupy. Dochodzenie przybrało mroczny obrót, gdy organy ścigania zagłębiły się w świat handlu ludźmi i niebezpieczeństw, jakie spotykają osoby zaangażowane w tę działalność. Departament Policji w Albuquerque we współpracy z FBI rozpoczął zakrojone na szeroką skalę śledztwo w sprawie morderstw z West Mesa. Profilerzy FBI dołączyli do śledztwa, tworząc profile podejrzanych i analizując dowody. Jednak mimo ich fachowej wiedzy, zabójca pozostawał nieuchwytny. Obiecujące tropy okazały się ślepymi zaułkami, co doprowadziło do frustracji śledczych i desperacji rodzin ofiar. W celu przełamania impasu FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i skazania osoby lub osób odpowiedzialnych za morderstwa z West Mesa. Mimo tak wysokiej nagrody, tożsamość mordercy wciąż pozostaje tajemnicą. Dziś sprawa morderstw z West Mesa pozostaje nierozwiązana, a kolekcjoner kości z West Mesa nadal pozostaje na wolności, pozostawiając za sobą serię niewyjaśnionych pytań i zrujnowanych żyć. Jednak walka o sprawiedliwość trwa. Ofiary nie zostaną zapomniane, a organy ścigania pozostają zdeterminowane, by rozwiązać tę mrożącą krew w żyłach zagadkę. Smiley Face Killer. Teoria, która dzieli świat. Historia Smiley Face Killer sięga późnych lat 90., kiedy to Gannon i Duwote zaczęli badać serię tajemniczych zgonów młodych mężczyzn, których ciała znajdowano w akwenach wodnych na terenie kilku stanów w środkowym zachodzie USA. Ofiary, najczęściej młode, wysportowane i odnoszące sukcesy, miały jedno wspólne. Ostatni raz były widziane opuszczając bary lub imprezy, będąc pod wpływem alkoholu. Podczas swojego dochodzenia Gannon i Twte dokonali przerażającego odkrycia. W pobliżu miejsc, gdzie znaleziono niektóre ciała, widniały graffiti przedstawiające uśmiechniętą buźkę. To skojarzenie doprowadziło ich do teorii, że zgony te nie były przypadkowymi utonięciami, jak sugerowały organy ścigania, lecz dziełem seryjnego mordercy lub morderców. Graffiti z uśmiechniętą buźką stało się złowieszczym symbolem związanym z rzekomymi morderstwami, zdając się szydzić z dochodzenia, pozostawiając po sobie złowieszczy ślad na miejscach tych tragicznych zbrodni. Teoria Smiley Face Murder
zyskała rozgłos w 2008 roku, kiedy Gannon i Duté opublikowali podręcznik zatytułowany Case Studies in Drowning Forensics. Ich wnioski rozpaliły gorącą debatę wśród organów ścigania, ekspertów i opinii publicznej. Jednak nie wszyscy dali się przekonać do tej teorii. Inne jednostki policji, które prowadziły śledztwa w podobnych przypadkach, odrzucały wniosek o powiązaniach. Departament Policji w La Crosse w stanie Wisconsin, który badał 8 takich przypadków, doszedł do wniosku, że były to przypadkowe utonięcia pod wpływem alkoholu i nie znaleziono dowodów na obecność symbolu uśmiechniętej buźki w żadnym z tych miejsc. Centrum Badań nad Zabójstwami również opublikowało raport, który miał naukowo obalić tę teorię, argumentując, że graffiti z uśmiechniętą buźką znalezione w różnych miejscach nie były do siebie podobne, co sugeruje, że nie zostały namalowane przez tego samego sprawcę. Wskazali również, że brak obrażeń fizycznych lub śladów narkotyków u większości ofiar sugeruje przypadkowe utonięcia, a nie działanie sił nieczystych. Teoria Smiley Face Murder przeniknęła również do popkultury. W 2019 roku na antenie Oxygen Television Network wyemitowano serial dokumentalny Smiley Face Killers – The Hunt for Justice, który ukazywał sprawy młodych mężczyzn, którzy zaginęli, a ich ciała później odnaleziono w wodzie. Federalne Biuro Śledcze również zajęło stanowisko w sprawie tej teorii. W swoim oświadczeniu FBI przyznało, że przeanalizowało informacje dostarczone przez Gannona i Duté, ale nie znalazło dowodów na poparcie teorii o seryjnym mordercy lub mordercach. Ich zdaniem większość tych przypadków to utonięcia związane z nadużywaniem alkoholu. Teoria Smiley Face Murder wciąż budzi wyobraźnię publiczności, stawiając pytania o istnienie mordercy znanego jako Smiley Face Killer oraz o naturę tych nierozwiązanych przypadków. Debata wokół tych zbrodni przypomina o złożoności i wyzwaniach, z jakimi borykają się organy ścigania przy rozwiązywaniu takich spraw. Na ponurych ulicach Chicago od ponad 2 dekad cienie rzuca mroczna i złowroga postać. Dusiciel z Chicago, nazwa, która budzi strach w sercach mieszkańców, jest podejrzewany o serię przerażających morderstw, które pozostawiły po sobie ślad zniszczeń i niewyjaśnionych pytań. Od 1999 roku co najmniej 50 kobiet, głównie czarnoskórych, padło ofiarą tego nieuchwytnego mordercy, tracąc życie w przerażająco podobny sposób. Historia dusiciela z Chicago zaczyna się od serii nierozwiązanych morderstw, które miały miejsce między 1999 a 2018 rokiem. Ofiary w wieku od 18 do 58 lat były znajdowane w opuszczonych zakątkach dzielnic South Side i West Side Chicago. Porzucone budynki i zaułki stały się miejscami zbrodni, gdzie te niewinne kobiety spotkały swój tragiczny koniec. To, co czyni sprawę dusiciela z Chicago jeszcze bardziej przerażającą, to brutalność, z jaką te kobiety zostały zamordowane. Morderca nie okazywał litości, pozostawiając za sobą ślad niewyobrażalnej przemocy. Niektóre ofiary były gwałcone i bite, a ich ciała nosiły ślady niewyobrażalnego okrucieństwa. Inne były wiązane, kneblowane i pozostawiane na śmierć. Często na ich głowach znajdowano plastikowe torby, które miały je udusić. Co najbardziej niepokojące, morderca rozbierał te kobiety, zostawiając je narażone i bezbronne. W niektórych przypadkach posuwał się nawet do podpalenia ciał, dodając jeszcze jeden poziom horroru do już i tak makabrycznej zbrodni. Ofiary dusiciela z Chicago nie były tylko liczbami. Były córkami, siostrami i matkami, a każda śmierć była unikalną tragedią, pozostawiającą za sobą złamane rodziny i pogrążone w żałobie społeczności. W ostatnich latach sprawa dusiciela z Chicago zyskała na nowo uwagę dzięki wysiłkom Thomasa Hargrove'a i projektu Murder Accountability Project, MAP. Hargrove, zainspirowany badaniami nad seryjnym mordercą Garym Ridgewayem, opracował algorytm do identyfikowania potencjalnych seryjnych morderców. W swoich badaniach Hargrove odkrył uderzający wzór w sprawie dusiciela z Chicago. Ofiary były często odnajdywane na zewnątrz, w zaułkach lub opuszczonych budynkach, co jest rzadkością w większości przypadków morderstw. Dodatkowo w przynajmniej 3/4 przypadków obecny był wyraźny element seksualny, a ofiary znajdowano częściowo lub całkowicie rozebrane,
wystawione na pokaz w groteskowym akcie przemocy. Algorytm Hargrove'a skłonił go do wniosku, że tych 51 kobiet nie zostało zamordowanych przez 51 różnych osób. Sugeruje on, że wiele z tych kobiet padło ofiarą jednego lub kilku seryjnych morderców. Przerażająca myśl, że jeden morderca może być odpowiedzialny za większość tych zbrodni, budzi dreszcze wśród osób śledzących tę sprawę. Fakt, że zabójstwa ustały w 2014 roku tylko po to, by wznowić się w 2017 roku, sugeruje, że dusiciel z Chicago mógł być tymczasowo uwięziony. Jednak chicagowska policja pozostaje sceptyczna wobec teorii Hargrove'a. Mimo że przeanalizowali jego dane, nie są przekonani, że dusiciel z Chicago to jeden seryjny morderca. Według policji nie ma konkretnych dowodów wskazujących na aktywność seryjnego zabójcy, a DNA zebrane na miejscach zbrodni nie łączy tych przypadków. Do tej pory rozwiązano tylko jedno z 51 morderstw Diamond Turner, której życie zostało tragicznie przerwane przez mężczyznę, z którym miała związek. Jak inne ofiary, została uduszona i bezlitośnie porzucona. Brak postępów w rozwiązaniu pozostałych spraw pozostawił pustkę w sercach rodzin ofiar, które wciąż czekają na zamknięcie i sprawiedliwość.